Jak powstała Polska? Kiedy zaistniała na mapie Europy? Kim byli jej twórcy? Zobacz niezwykłą serię fabularyzowanych filmów dokumentalnych. Tajemnice początków Polski. Wybitni historycy, archeolodzy i naukowcy innych dziedzin prezentują najnowsze odkrycia związane z początkami naszego państwa w filmach nagrodzonych na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Ukryte gniazdo dynastii. Kim był Mieszko I? Skąd pochodzi nasz piastowski ród? Z Gniezna, z Giecza czy z Kalisza? A może ze Skandynawii albo z Wielkiej Morawy? Naukowcy na tropie jednej z największych zagadek z czasów narodzin Polski. Wyspa Władców. Czy to tu, na Ostrowie Lednickim, Mieszko I przyjął chrzest, a Bolesław Chrobry gościł cesarza Ottona III? Co kryje się w głębinach jeziora Lednickiego? Pasjonujące dzieje rozkwitu i zagłady jednego z naczelnych grodów państwa, pierwszych piastów. Miasto zatopionych bogów. Czy Wolin był w X wieku największym portem Słowian nad Bałtykiem? Kto nim władał? Piastowie, Szwedzi czy Duńczycy? Czy słynny woliński posążek Światowita był na pewno pogańskim bóstwem? Archeolodzy w poszukiwaniu śladów Jomsborga, legendarnej twierdzy Wikingów i bogatej, zatopionej Winety. Droga do Królestwa. Skąd Mieszko I czerpał środki na utrzymanie zbrojnej drużyny i budowę grodów? Na jakich terenach szczególnie mu zależało? Kiedy zajął obszary dzisiejszego Śląska i Małopolski? Prawdopodobny szlak podbojów przez Mieszka I ziem nad Odrą i Wisłą, które stały się fundamentem Polski. Krzyż i korona. Kiedy, gdzie i dlaczego Mieszko I przyjął chrzest? Czy rzeczywiście zmuszał do przyjęcia nowej wiary swych poddanych? Zaskakujący obraz chrystianizacji państwa pierwszych piastów. Od świata wierzeń pogańskich do królewskiej Polski we wspólnocie państw chrześcijańskich. Poznaj lepiej czasy Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zobacz filmy z serii Tajemnice początków Polski. Teraz na DVD.